Cześć, witajcie. Dzisiaj rozpakowywać będziemy sprzęt firmy TT eSports by Thermaltake. Tym razem będzie to nowa myszka Ventus. Myszka z sensorem optycznym Avago, uniwersalna, czyli nieprofilowana. Jakie jeszcze ma ciekawe cechy, zobaczycie sobie za chwilkę. Cena? Sprawdzicie ją sobie w opisie filmu. Zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, przed nami myszka TT eSports by Thermaltake Ventus. Skąd ta nazwa? Pewnie od tych takich wentylacji na myszce. Mamy informację. Sensor lasterowy 5700 dpi, właśnie ta wentylacja i ambidextrous, czyli myszka nieprofilowana, taka uniwersalna, pasująca i dla chwytu prawą i lewą dłonią. Otwieramy, to ją sobie widzimy. Mamy też tutaj po bokach takie podstawowe opisy, natomiast to sobie za chwilkę już jakby zobaczymy w praktyce. Mamy też ciężarki, bardzo fajnie, podświetlana rolka i prawdę mówiąc nie ma tutaj za dużo informacji. Wiadomo też, że jest jakieś oprogramowanie konfiguracyjne, tak więc fajnie, no ale dobra, zaglądamy. Ok, gryzoń już wychodzi, mam sobie jeszcze przyłożyć kamelek i będzie nasze. Dobrze, sama myszka za sekundkę. Jak widzicie, mamy też taką torbę do przenoszenia myszki od TT. Jak zwykle fajnie wykonana rzecz. Zasobniczek, a w środku pełne zaskoczenie. Dwie naklejki od TT, czarna-biała, polityka gwarancyjna i taka szybka instrukcja co do czego. I sama myszka, zobaczcie, kabelek taki średnio miękki, za to w oplocie, pozłacany fajny wtyk USB, rzepik do spięcia nadmiaru, myszka taka średniej wagi, myślę, że jakieś 115 gram maksymalnie, natomiast nie wiem, czy ma już w tej chwili te ciężarki. Ok, zobaczcie, ma ciężarki 3 razy po 4,5 grama, tak więc możemy ją sobie w tym momencie już tylko odciążyć, jeśli by była za ciężka, natomiast powiem Wam, że nie jest jakoś specjalnie ciężka. Faktycznie uniwersalny kształt, wygląda całkiem ciekawie, fajna duża rolka, szeroka, tu dwa przyciski, przycisk z jednej strony i przycisk z drugiej strony i zobaczcie, mamy fajne logo, w środku na pewno będzie podświetlane, mamy wentylację po to, aby nam się dłoń nie pociła, powietrze wlatuje tędy, przelatuje tędy i zobaczymy sobie w akcji, czy to faktycznie działa. I mamy też duże, dobrej jakości ślizgacze. Wiemy tyle, że jest tu sensor Avago, jaki dokładnie sprawdzę Wam już do recenzji. Myszka generalnie robi dobre wrażenie. Cały korpus jest z takiego gumowanego tworzywa, które zapewnia dobrą przyczepność naszej dłoni. Ok, jeśli chcecie sprawdzić cenę tego cuda, zobaczcie sobie do opisu filmu i wszystko będzie jasne. Za dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was. Cześć!